politycy i dziennikarze bulwersują się tym nekrologiem który oczywiście no tak w naszej socjalistycznej rzeczywistości nie może być inaczej za pieniądze wydarte podatnikowi został opublikowany w jednej z gazet jest to nekrolog Księdza, który bardzo poważnie został, można powiedzieć, oskarżony tylko dlatego, że zarówno sądy kościelne, jak i świeckie nie chciały zająć się sprawą, czy z, w przypadku sądów świeckich, przedawnienia. Z, w przypadku sądów kościelnych z niechęci zajęcia się tą sprawą nie został skazany za swoje przestępstwa z pedofilii i tego typu zachowań w stosunku do nieletnich. Czyli cała Polska wie o jego przestępstwach, wie, że to jest zboczeniec seksualny, dokładnie był. I po śmierci, jeszcze mówię, dzień przed śmiercią, wszyscy mówili: pedofil, zboczeniec i tak dalej. W momencie śmierci, już potem ten nekrolog, ale wcześniej słyszałem też jednego z polityków, który atakował tego księdza i mówił: Świętej pamięci ksiądz Dymer. Bardzo mnie to zbulbersowało. No, nie wiem skąd ten absolutnie szkodliwy zwyczaj. Święta pamięć to znaczy, że święte było życie tego człowieka, święte były czyny, no, były jego czyny, no i stąd po jego śmierci mówi się o tej świętej pamięci. Czyli absolutnie nie można tego e, zwrotu brać do wszystkich, jak leci zmarłych. On był wybiórczo traktowany do osób wybitnych. A zobaczcie, jak to przeszło, że dzisiaj no, zboczeńcy seksualni, krzywdziciele dzieci po śmierci od razu awansują do świętej pamięci. Jezus w ewangelii Jana rozkazał wręcz, mówi: nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie.